Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmiku z serii Wasze pytania, moje odpowiedzi. Ta seria daje Wam możliwość uzyskiwania odpowiedzi na Wasze pytania, które kierujecie do mnie drogą SMS poprzez portal Magicznych Wrót lub stronę Tip and the Nation. Pamiętajcie o tym, aby móc korzystać z moich usług, trzeba być osobą pełnoletnią. Nie stawiam kart kobietom w ciąży, na kobiety w ciąży, na osoby trzecie, na zdradę, poprzednie wcielenia, a nie pozwalam na drążenie w uprzednio już uzyskanej prognozie, nie odpowiadam do pytania. Również, moi drodzy, nie powielamy tych samych pytań. W kwestiach zdrowotnych warto, jeśli już chcecie szukać, to na co zwrócić uwagę, nie prosimy o diagnozę. Również w kwestiach wyboru leków, który jest skuteczniejszy, również w tą stronę nie zmierzam, bo karty mają nas pokierować, co możemy dla siebie zrobić, a nie dawać gotowych odpowiedzi. Również, moi drodzy, nie sprawdzam skuteczności, słuszności jakby prognozy innej osoby wróżącej. Również nie sprawdzam swoich wróżb na zasadzie, jak ja też przepowiedziałaś mi, że za 5 lat pojawi się mężczyzna, a minął rok, powiedz mi, czy to dalej jest aktualne. Tego sobie nie robimy. Karty podpowiadają, jak to się może zdarzyć, kiedy to się może zdarzyć. To też warto, abyście mieli świadomość tego. I teraz tak, jeden SMS to jest jedno konkretnie zadane pytanie. Zastrzegam sobie prawo do tego, aby nie udzielić odpowiedzi na pytania, które nie są zgodne z zasadami BHP Tarota. I teraz tak, jak korzystać tutaj z usług, aby Twoje pytanie pojawiło się w Waszych pytaniach, moich odpowiedziach, czyli tu w filmie na YouTube. Jeżeli wybierasz opcję Magicznych Wrót, proszę kliknij w link, tam na dole jest również informacja o portalu. Gdy klikniecie, pokaże Wam się mój profil i tam też koszty za jednego SMS-a. I teraz tak. Wysyłacie SMS-ka pod numer 7636, bo gdy będziecie mieć profil, jesteście zalogowani, a klikniecie opcję SMS na telefonie na przykład, to od razu Was to przekieruje z skrótem INT254. Później jeszcze raz, żeby Wam to konkretyzować. Wysyłacie pod numer 7636. W treści SMS-a wpisujecie INT.254, następnie skrót ET. To właśnie on mi daje informację, że chcecie, aby ta odpowiedź pojawiła się tutaj na YouTube. Później piszecie swoje imię i swoją datę urodzenia i później treść pytania. Gdy w treści tej pytania jest zawarte zagadnienie o kogokolwiek, czyli partnera, partnerkę, mamę, tatę, szefa, szefową, jakkolwiek, ciocia, wujka, bo w kontekście do Waszych osób, podawajcie imiona tych osób. Jeśli natomiast posiadacie datę urodzenia, super, jeśli nie, to sobie poradzę. W kwestiach ogólnych, praca, miłość, statusy, bardzo proszę, one są pomocne, aby kierunkować prognozę pod tą konkretną sytuację. W miłości szukasz miłości, osoby do związku, niekoniecznie docelowego, do romansu, do seksu, jakkolwiek, Twój wybór. W kwestiach pracy, szukasz pracy, chcesz zmienić pracę, czekasz na awans, na przedłużenie umowy, również warto te informacje podnieść. I gdy pytanie wyślecie, jest ono poprawnie technicznie tutaj skonfigurowane, powinniście dostać SMS-a zwrotnego z Magicznych Wrót na zasadzie Twoje pytanie zostało przekazane doradcy. Gdy pytanie jest zgodne z zasadami BHP, odpowiadam, realizuję filmik, wysyłam informację zwrotną, w którym filmiku ta odpowiedź się pojawiła. Staram się odpowiadać w ciągu 24 godzin, nie zawsze mi się to udaje, zatem jest tak zwana moja poduszka bezpieczeństwa do 72 godzin. W weekendy i w święta nie pracuję, zatem też miejcie to na uwadze. Nie odpowiadam również wtedy na wiadomości. Staram się w każdym razie tego nie robić. Tutaj bardzo proszę w tym momencie o cierpliwość i również będę się coraz mniej udzielała w komentarzach na dole pod filmami. Z historii nauki Tarota tyle, ile na ten moment byłam w stanie Wam przekazać. Ta wiedza jest przekazana. Mam jeszcze co najmniej dwa filmiki na uwadze, żeby Wam dograć, a zatem te informacje będą przekazane. Myślę, że to pozwoli Wam w jakiś ten sposób zbliżyć się z zahaczeniem o ewentualne tutaj informacje dodatkowe. Co dalej? I teraz tak, jeżeli chodzi o kwestię tipa, to wysyła się
Macie link, wysyłacie swoje imię, swoją datę urodzenia, treść pytania. W pytaniu również, jeżeli o kogoś pytacie, proszę o imię tej osoby. Jeśli posiadacie datę urodzenia, to poproszę. W historiach ogólnych poproszę o statusy. Również warto zawierać ramy czasowe odnośnie na przykład, nie wiem, praca 3 miesiące, praca rok czasu. Chciałabyś wiedzieć, czy w tym czasie zmienisz pracę, czy w jakiś tam sposób możesz liczyć na awans, czy możesz liczyć tutaj na innego rodzaju historie, które cię interesują. I na tipie niestety nie ma możliwości Wam odpisywania, zatem trzeba sobie poszukać odpowiedzi na swoje pytania. Ja jestem torciską Agiatis, mam na imię Magdalena i możecie się do mnie zwracać Agiatis bądź Magda, Madzik, jakkolwiek. Tarot, numerologia, karty anielskie, rytuały. No dobrze, moi drodzy, będę oczyszczała karty, idę na tipa. Mam kilka pytań na tipie, coś czuję, że to będzie jeden z dłuższych filmików. I teraz tak, mam pytanie i prośbę anonimową. Czy P jest ze mną szczera? Co karty radzą do relacji względem? Zobaczymy, co tutaj karty podpowiadają. Jeżeli chodzi o datę urodzenia, ta osoba, jeśli wibruje w negatywie, może w jakiś tam sposób chcieć funkcjonować na zasadzie, nazwijmy to takiego... próby manipulacji zdarzeniami i tego się powinna ta osoba tak naprawdę wystrzegać, bo może przestać być lubianą. To jest raz, dwa, żeby w jakiś ten sposób zwracać uwagę na to, jak przyjmuje ewentualne rady bądź konstruktywną krytykę, czy nie jest to w jakiś ten sposób dla niej zbyt trudne, może chcieć wymazać gumką myszką to, co się o niej mówi negatywnego, może się bać konfrontacji. Mówię tylko wtedy, gdy wibruje w negatywie, bo w pozytywie to może być osoba bardzo przedsiębiorcza i umiejąca sobie radzić, no ale w zależności jak to wszystko wibruje. Ale zobaczymy, czy jest z Tobą szczera, co karty radzą, a co do tej osoby. Pokażcie karty, czy ta osoba jest wobec Twojej szczera. Pokażcie karty, czy ta osoba wobec Twojej osoby jest szczera. Co ona ma w głowie, co ma w sercu, co będzie chciała zrobić, to co jest tutaj. I teraz tak, jeżeli chodzi o kwestię tego, czy jest szczera, ja nie mam nieszczerości takiej bezwzględnej. Mam pokazane, że ta osoba w jakiś ten sposób czuje się samotną, bądź niewidoczną, bądź w jakiś ten sposób samotną wśród ludzi. Jeżeli chodzi o Twoją osobę, mam wrażenie, że na czymś jej zależy, ale również mam wrażenie, że coś wniesiesz w, nie wiem, w jej życie, jako takie, ale karty też pokazują, że może próbować w jakiś ten sposób poprzez niepewną jakąś tam sytuację próbować destabilizować waszą znajomość. Ważne jest też to, żebyście się nie pokłóciły o jakąś bądź przez jakąś osobę, bo mi się tutaj trzecia osoba wtrąca w całej tej historii. I znowu mi się tutaj pokazuje, że albo czynniki pracy, albo jakaś osoba męska, po raz wtóry się to pokazuje między Wami. To może być ktoś, kto na przykład, no nie wiem, przy niej jest, nie wiem, kolega, przyjaciel, brat, jakkolwiek, może w jakiś ten sposób nie pałać do Ciebie sympatią i w jakiś ten sposób próbować Was rozdzielić, chyba że również może to być jakaś osoba, na przykład jeden mężczyzna się Wam podoba, ale ja mam wrażenie, że to nie o to chodzi. Poprawić komunikację tutaj, w całej tej historii. Mam wrażenie, że jedna z Was może czuć, że druga się nie ubawi, że nie traktuje poważnie bądź nie docenia. A zatem czy jest szczera? Nie mam nieszczerości. Mam tutaj jakby takie być może chwiejne nastawienie. Może być również tutaj poprzez potrzebę takiego... As monet wielokrotnie w głowie osoby, kobiety zwłaszcza, pokazuje mi się, że w jakimś celu to wszystko zmierza. Ta osoba ma wrażenie, że coś dzięki Tobie uzyska. Nie jest to taka bezwzględna interesowność, bo taka bezwzględna interesowność jest w innej karcie, ale tak jakby na coś liczy. Tutaj jest jakby poczucie samotności, osamotnienia, alienacji, czy być może również w jakiś sposób generuje taką
aurę, że gdzieś tam czuje się samotna wśród ludzi, to co może chcieć zrobić? W jakiś ten sposób może spowodować, że między wami, nazwijmy to, osunie się też grunt. Ktoś może chcieć między wami namieszać, poprawić komunikację, ale również dbać o to, żeby doceniać drugą stronę, jeśli jest to twoja przeciwniczka w czymkolwiek, to warto nie zbagatelizować być może tego, ile potrafi. Taka jest też podpowiedź. Jeśli na przykład starałybyście się o coś w jednym miejscu, o kogoś tutaj, to w jakiś tam sposób, żeby nie zbagatelizować. Również gdy są to relacje ramię w ramię, żeby doceniać wartość drugiej osoby. Taka jest tu podpowiedź. Pozdrawiam cię serdecznie. Mam inne pytanie. Jest od Ani. Jakie są prawdziwe uczucia twojego męża do mnie i co dalej z naszym małżeństwem? To najlepiej zapytać jego osobę, co on czuje. Komunikacja jest ważną rzeczą, moja kochana. Jakie są prawdziwe uczucia twojego męża do ciebie? Jakie są prawdziwe uczucia twojego męża do ciebie? Jakie są? A ja tu nie włączyłam podglądu. No to włączyłam, widocznie tak to miało funkcjonować. Jakie są prawdziwe uczucia twojego męża do ciebie? Jakie są prawdziwe uczucia twojego męża do ciebie? Jeżeli chodzi o kwestię uczuć, jest w czwórce monet. Czwórka monet, dałem tyle, ile potrafiłem, więcej nie jestem w stanie. Czyli w jego mniemaniu i w jego jakby w jego gdzieś tam pojęciu nie jest w stanie więcej z siebie dać. Choć gdzieś tam chciałby dać szansę temu, ale nie dźwiga czegoś w związku z waszą sytuacją tutaj. I teraz tak, jeżeli chodzi o kwestię to, co wam przeszkadza, karta świata, możecie być z różnych dwóch światów, bądź mieć już inne priorytety. Tutaj być może czegoś innego oczekiwać, bądź inaczej sobie to wyobrażaliście. Są tutaj półprawdy, czyli ktoś czegoś nie wypowiada na głos, bo on, ona źle to zrozumie, źle to zinterpretuje. Niezauważane są drobnostki między wami, bądź niedocenianie, niezauważanie wkładu jednej wobec drugiej osoby. Karty też tutaj pokazują, że jakaś osoba starsza od was, mężczyzna, również w jakiś ten sposób chcący czy niechcący miesza. Jest przeszkodą w całej tej sytuacji. I teraz tak, karty pokazują tutaj, że jeśli nie zmienicie schematów działań, może być również coś takiego, że stracicie w ogóle jakieś otoczenie bądź grupę osób, bo karty pokazują, że jest jakieś coś z przeszłości, również rzutuje na całą historię jakby tego małżeństwa. Również może być też tak, że zmiana otoczenia i rozpoczęcie czegoś zupełnie na nowo w fundamentach może wam przynieść pozytywny wydźwięk całości. Tak jakbyście mieli zacząć coś zupełnie od nowa, ale zostawiając i poświęcając to, co było z tyłu. Zatem cokolwiek między wami się by wydarzyło, czy nie wydarzyło, to zostawić to za sobą, zburzyć te fundamenty, które są teraz realizowane i macie szansę na budowanie czegoś od nowa. Ale również warto sobie doprecyzować wartości, które nosicie, które gdzieś tam priorytetowo jakie są, jakoś je zespolić, unikać półprawd, zauważać wkład i żeby się ktoś między was nie wtrącał. Pozdrawiam cię. Pytanie przesłałam mailem 30 sierpnia o 12:26. Mam. Ze względu na obostrzenia biuro, czy do końca roku uda ci się odzyskać? Czy do końca roku uda ci się odzyskać? Czy do końca 2020 roku uda ci się odzyskać zwrot płaconej kwoty?
czy do końca 2020 roku uda Ci się odzyskać zwrot wpłaconej kwoty. Co jest za, co jest przeciw, karta rada. Jeżeli chodzi o kwestię zwrotu spłaconej kwoty, raczej nie, ale inne rozwiązanie, które może być wygenerowane. Nie jest to zwrot gotówki. A dlaczego? Bo karty pokazują, że są złe argumenty stosowane tutaj i bez tego jest jakaś inna forma gratyfikacji. Okej. Czy do końca roku uda Ci się znaleźć nową pracę? Czy do końca roku uda Ci się znaleźć nową pracę? Czy do końca 2020 roku uda Ci się znaleźć nową pracę? Czy do końca 2020 roku uda Ci się znaleźć nową pracę? Do końca roku może nie, a w okolicach lutego owszem. Wcale bym się nie zdziwiła, bo mi się to pokazuje jakby okres próbny i w lutym, także stwierdziłabym, że to jest okres maksymalnie do lutego tutaj. Tak, raczej tuż po nowym roku niż do końca roku, ale tak. Pozdrawiam Cię. I tu druga strona. I teraz tak, mam pytanie od osoby, która bardzo prosi o anonimowość. Pytanie w Gmailu, godzina 18:51, że nieskomplikowane, dziękuję, dobra. Pytanie w Gmailu, godzina 18:51 i wysłane 30 sierpnia. Mam nie czytać na głos, to dobrze. Dobra. Czy z tym masz w to miejsce zmierzać? Pokażcie karty. Czy z tym masz w tą historię zmierzać? Czy z tym? Nie, od tego pomysłu należy odejść. Już od razu karty pokazują, że to nie tędy droga. Karty pokazują, że osoba, która w jakiś ten sposób ma to załatwiać, nie ma mocy sprawczej, a że tak jakby albo straciła grunt pod nogami, albo nie ma tyle możliwości, w jakiejś tam ktoś myślał, że ma. Karty pokazują, że też jest tutaj jakaś blokada w związku z tym. W każdym razie warto poszukać innej osoby, która by mogła w tym działaniu realizować, ale dwukrotnie karty pokazują, nawet trzykrotnie pokazują, żeby nie iść z tym, o czym piszesz. A tutaj raczej osoba, która ma to załatwić w jakiś ten sposób, albo nie może już tego zrobić, bądź komuś nie przekazała i to stoi w miejscu. Zatem warto się przypomnieć i być może spersonalizować swoją prośbę, ale nie w takiej formie, o jakiej piszesz, bo to nie jest korzystne. Pozdrawiam Cię. Mam nadzieję, że Ci pomogłam. Agata, co będzie dalej z tą znajomością? Co on w ogóle o mnie myśli? Czy jest sens dalej w to inwestować? Jeżeli da radę z rozkładu, będę bardzo wdzięczna. Co dalej z tą znajomością? Pokażcie karty. Co dalej z tą znajomością? Co on w ogóle myśli? Co dalej z tą znajomością? Co on dalej myśli? Co dalej z tą znajomością? Co ma tu w głowie? Co on tu ma w sercu? Powiem tak, jego osoba jest niegotowa na realizację historii związkowej. Giermek Kielichów bardzo często mówi o kimś zakompleksionym, ktoś, kto jeszcze nie potrafi w jakiś sposób się rozwijać w emocjach. Siódemka Kielichów, on ma mylne założenie tego, jak w ogóle relacje mają wyglądać. Siódemka Kielichów mówi o iluzji, której sobie stworzyłam i to, jak ja mam kochać, jak chcę być kochany na tej zasadzie. Karta to, co zrobi, ja mam wrażenie, że jego osoba finalnie albo się zamknie, bądź zablokuje, bądź zakończy tą historię tutaj. Co on w ogóle o Tobie myśli? Jeżeli chodzi o kwestie myśli, karty pokazują tutaj, że to on uważa, że w jakiś ten sposób nie do końca, w jakiś ten sposób jesteś dojrzała, bo mi się pokazuje, że w jego głowie, jako osoba, która jest emocjonalnie
niżej od niego. Nie obraź się i tu nie o to chodzi, że on w jakiś sposób mówi o tobie, czy też myśli o tobie źle. Chodzi o to, że jest czegoś mu za mało. Poprzez tą iluzję, która się tutaj też rysuje. Mam wrażenie, że ty też się finalnie tak wycofasz z tego, bo karty pokazują, że poświęcasz tą też relację. Karty pokazują, że wy czegoś innego pragniecie od życia. A tu też jest brak określenia się, nie odcięcia się od spraw z przeszłości i mam wrażenie tak, jeżeli chodzi o jego osobę, albo aspekt innego wizerunku rodziny jest w przeszkodzie, albo rodzina jako tako się wtrąca. A zatem tak to wygląda. Karty pokazują, że tutaj trzeba w ogóle zmienić sposób komunikowania się, bo błędny sposób komunikowania powoduje, że każdy pójdzie w swoją stronę. Zatem zdecyduj, czy ta historia pasuje ci do tego, aby naprawiać to, czy jesteś w stanie tutaj w jakiś sposób wpłynąć na to, żeby tej iluzji nie było, żeby jednak patrzeć w tą samą stronę, bo czegoś innego oczekujecie od życia. Tutaj ktoś się wtrąca, bądź inny wizerunek, nieucięte sprawy, błądzenie po omacku. Zatem sporo jest do pracy. I teraz pytanie, czy jesteście w stanie to tym zadaniom sprostać. Jeżeli tak, to walcz się, jeśli nie, no to póki młodzi gdzieś tam być może rozwijać się emocjonalnie w innym kierunku. Pozdrawiam cię. Julia, witaj Maciu. Chciałam zapytać, czy mogę ufać, czy on myśli o mnie poważnie. Zbliżyliśmy się do siebie, trzymamy... Czy możesz mu ufać? Czy możesz mu ufać? Wiesz co, on ma taką trudną wibrację, aż dwa razy, która mówi o tym, że pewne rzeczy mogą być na tak zwany pokaz. I może to się rysować dwojako, czyli absolutnie nie można mu zwrócić uwagi w miejscu publicznym, bo on ci tego nie wybaczy. A może w jakiś tam sposób również chcieć pokazywać na zewnątrz, jak to wszystko pięknie, ładnie funkcjonuje, a w środku może walczyć ze sobą bądź z jakimiś blokadami. Zwróć uwagę na to, czy on walczy ze sobą. Jeśli tak, to musi to robić w swoim tempie, nie należy naciskać, a warto komunikować się bezpośrednio z jego osobą, ale również trzeba zwrócić uwagę na to, czy on nie buduje sobie wizerunku, ale zobaczymy. Czy możesz mu zaufać? Pokażcie. Czy możesz mu zaufać? Poczekaj, bo tutaj mi się coś kliknęło. Czy możesz mu zaufać? Czy możesz mu zaufać? No chodź tutaj. Okej. Czy możesz mu zaufać? Czy możesz mu zaufać? I teraz tak. Teraz tak, jeżeli chodzi o kwestię tego, jego osoba jakby widać, że chce się z tobą komunikować, jak najbardziej. Karty też pokazują tutaj, że on o wszystkim nie będzie chciał mówić, ale to, że o wszystkim nie chce mówić, to jest jakby czynnik męski z rodziny, jakby wynikający bądź przez, bądź obraz, bądź w jakiś ten sposób coś zostało mu wtłoczone do głowy. Karty też pokazują tutaj, że on jeszcze walczy z jakimiś wewnętrznymi blokadami i będzie w jakiś tam sposób sam siebie przekonywał do pewnych tutaj rzeczy. Karty też pokazują tutaj, że w jakiś tam sposób wy możecie mieć taki stan alienacji, czyli gdzieś tam jakbyście mieli taką ciszę, taki moment zawieszenia, aby potem w jakiś tam sposób to aktywować. Ważne jest też to, żebyście potrafili sobie dać tak zwany swój kawałek podłogi, bo ty tego będziesz potrzebowała i on też. Jeżeli będziecie mieli taką sferę bądź grupę ludzi, do której jedno i drugie nie będzie miało w jakiś sposób tutaj, nazwijmy to, wstępu, to może to jakoś funkcjonować. W ogóle ja mam wrażenie, że wy jesteście karmiczni, takie mam wrażenie, patrząc tylko w daty, tak zerkając, nie licząc tego nawet. I teraz tak, jeżeli chodzi o kwestię tutaj twojej osoby, warto, żebyś była sprecyzowana w komunikacji, jeżeli już powiesz A, żebyś do końca B też wypowiedziała, tak, żebyś się nie wstrzymywała i nie zostawiała czegoś pod tak zwanym
pod tak zwanym pytaniem, pod tak zwanym, no właśnie pytaniem, tak znakiem zapytania. Również, jeżeli chodzi o kwestię całej tej sytuacji, nie sprawdzać się wzajemnie, czyli aż zobaczę, czy on za mną pobiegnie, zobaczę, czy ona za mną pobiegnie, bo to spowoduje to, że w jakiś ten sposób może ktoś chce się alienować, ale znowu jest to druga też strona medalu, że nie możecie siebie dawać w 100%, a w 99%, bo wy macie taką wibrację, która mówi o tym, że muszę mieć ciągłe zainteresowanie drugą osobą. Gdy to zainteresowanie w jakiś tam sposób minie, to mogę się znudzić. I teraz tak, pytasz, czy tutaj on Cię traktuje poważnie. Nie mam tego, żeby on Cię nie traktował poważnie. Ja mam raczej pokazane tutaj, że on poprzez jakieś tam wewnętrzne borykanie się w głowie, w sercu może chcieć irracjonalne jakby tutaj historię w jakiś tam sposób tworzyć. W jakiś tam sposób on nie zniesie półprawdy, kłamstwa. Jeżeli to będzie realizowane, to on się będzie wynosił z tej relacji. Jeśli natomiast będzie szło w poprawnej komunikacji, to możecie w jakiś ten sposób próbować coś budować. No, jak każdy, macie tutaj coś do zrobienia. Ale nie mam tu informacji w kartach, które miałyby mówić o tym, że on się ma nie traktować niepoważnie. On w jakiś ten sposób może dawać mylne sygnały, ale również mam wrażenie, że on w emocjach musi się nauczyć uczciwości samego ze sobą, żeby umieć być uczciwy z drugą osobą. Od siebie musi zacząć. Pozdrawiam Cię. I teraz tak, mam tutaj pytanie od Iwony. Dwa pytania. O prognozę na nowy rok osobisty numerologiczny. Okej. Prognozę na nowy osobisty numerologiczny. Iwona. Prognoza, Iwona, prognoza. Zwróć uwagę na układ moczowy, jakieś stany zapalne w organizmie mi się pokazują. I teraz tak, dziesiątka była w mierzyć siły na zamiary, nie brać też wszystkiego na siebie. Karty pokazują tutaj, żebyś szła w zgodzie ze sobą, a nie z tym, co gdzieś tam otoczenie być może chcieć wymagać. Karty pokazują, że gdzieś tam wewnętrznie potrzebujesz zmian. Będą nowe historie, nowe możliwości, nowe opcje. Tak jakbyś zaczęła coś zupełnie od początku, ale warto by być systematyczną i konsekwentną. Karty pokazują też, że będą ludzie z przeszłości po Ciebie sięgać. Również możesz wracać do miejsc, które Ci sprawiały przyjemność. Również, jeżeli się z kimś pokłóciłaś, to w tym nowym cyklu będziesz miała szansę na to, aby się pogodzić. Karty pokazują nowe działania zawodowe u Ciebie. Sama sobie je wypracujesz. Karty pokazują, że należy wewnętrzne blokady pokonywać, czyli rozwiązywać sobie ręce. Bo ósemka mieczy to jest taka blokada, do której sama się włożyłam, sama się wcisnęłam i w jakiś ten sposób każdy jakby krok wyjścia poza sferę komfortu buduje mi nowe możliwości, nowe opcje. Karty też pokazują tutaj, żeby uważać na osoby, które mogą chcieć od Ciebie wymagać zobowiązań. A możesz również zwrócić uwagę na to, aby osoby z otoczenia nie ściągały więcej z Ciebie Twojej uwagi, niż Ty jesteś w stanie też znieść. Karta sprawiedliwości. Rozliczysz się z tym, co przy Tobie ma nie być, ale również mi się pokazuje, że w nowym roku numerologicznym mi się pokazuje jakaś konkretna umowa, jakaś konkretna inwestycja, być może zakup czegoś większego. Zatem tak mi się to tu rysuję. Drugie jest pytanie od Ciebie. Jestem w trakcie poszukiwania pracy. Proszę o sprawdzenie, kiedy uda mi się ją otrzymać. Dobrze. Kiedy Ci się uda otrzymać pracę? Kiedy Ci się uda otrzymać pracę? Kiedy Ci się uda otrzymać pracę? Pokażcie kartę. Kiedy Ci się uda otrzymać pracę?
Wiesz co, taką pracę, która miałaby być stałą, to w okolicach czerwca przyszłego roku. Do tego czasu jakby dwie takie historie, nazwijmy to przelotne, będą. Ale tak, w czerwcu przyszłego roku karty pokazują historię zawodową albo w miejscu, w którym już byłaś, być może wysłałaś CV i ktoś się ponownie odezwie, bądź wrócisz do jakiegoś miejsca. A zatem tak. Pozdrawiam Cię. I teraz tak. Co my tu mamy? Proszę o położenie kart sprawy zawodowe do końca 2020 roku. Małgorzata. Sprawy zawodowe do końca 2020 roku. Sprawy zawodowe do końca 2020 roku. Sprawy zawodowe do końca 2020 roku. Jeżeli chodzi o kwestie spraw zawodowych do końca tego roku, bez zmian w schematach zachowań możesz uznać, że w jakiś ten sposób ci się coś wlecze. Możesz uznać, że z czymś nie zdążasz, ty również, a możesz również powracać do osób, do miejsc, które nie do końca dają ci komfort, bo tutaj pod koniec roku karty pokazują tutaj, że powrót do miejsca, które wydaje się być zamknięte i nie do końca gdzieś tam czuje się w tym komfortowo. Zatem coś takiego się może rysować, ale również że zwróć uwagę na to, mi się pokazuje coś w ciągnięciu, przeciągnięciu, że gdzieś tam albo sytuacja się odwleka jakaś, jeżeli ktoś ci coś obiecał, to w tym, do końca tego roku się to może nie zrealizować, a jeżeli w jakiś tam sposób czegoś się obawiasz, to właśnie gdzieś tam to się powraca. Zatem trzeba trochę pozmieniać schemat działań, bo ten, który daje, realizujesz, może dać ci tak zwane rozczarowanie. Zatem uwaga. Uważaj. Ważne, żeby emocjonalnie nie działać, bo te emocje również będą przeszkadzały. Pozdrawiam Cię. I anonim. Chciałabym, a sprawdziła mi Pani, koleżankę. Mam wrażenie, że nie mogę jej ufać. Koleżankę i kolegę. Koleżankę i kolegę. Pokażcie karty. Koleżankę i kolegę. Jak to wygląda koleżanka? A jak to wygląda kolega? Jeżeli chodzi o kwestię koleżanki, to koleżanka w ogóle zrezygnuje z Waszej znajomości, bo ona mi odchodzi też od tego. Również mam wrażenie, że ta osoba w jakiś tam sposób oddalać się będzie, a tutaj rezygnacja. Te karty też pokazują też, że w jakiś tam sposób ma utarte zdanie na Twój temat i gdzieś tam nie do końca będzie chciała w Twoją stronę też tutaj zmierzać. Zatem tutaj to się rozproszy i po prostu może być upartą osobą i próbować w jakiś tam sposób odwracać kota ogonem. Tyle. Jeżeli chodzi o kwestię kolegi tutaj, to jego osoba w jakiś tam sposób ma do Ciebie albo żal, albo jest czymś rozczarowana, albo w jakiś tam sposób, bo trójka mieczy w głowie mówi o jakimś smutku, o jakimś żalu, być może jakieś pretensje, być może coś niewypowiedziane. Jeżeli chodzi o kwestię nastawienia jego osoby, on jakby na coś czeka z utęsknieniem. Takie mi się tutaj rysują informacje. Również jego osoba pokazuje się niekonsekwentna, bo może gdzieś tam nie zrobić czegoś w porę, stąd to też rozczarowanie. Jeżeli chodzi o kwestię tego, jakie on ma nastawienie, on będzie chciał pokazać, a finalnie jak mu na Tobie zależy, ale ta karta jest w zamiarach, czyli coś będę pokazywał, ale czy tak jest faktycznie, to już jest jakby inna para kaloszy. Tutaj trzeba coś wyjaśnić, tutaj trzeba coś uporządkować i żeby sprawy, nazwijmy to przyziemne, nie powodowały gdzieś tam konflikt między Wami. Finalnie może się okazać, że jedno z Was poczuje się oszukane i gdzieś tam możecie chcieć zmierzać w inną grupę, na przykład, nie wiem, grupę ludzi, zbiorowisko ludzi. Póki co tak to wygląda. Pozdrawiam Cię.
A kolejne pytanie, czy do końca 2020 roku wejdę w jakąś sensowną relację, czy poznam kogoś do relacji, jeśli nie w tym roku? Jeśli nie, to co w tym przeszkadza? Pokażcie karty, czy do końca tego 2020 roku wejdziesz w jakąś sensowną relację. Czy wejdziesz w jakąś sensowną relację do końca 2020 roku? Możesz wejść w jakąś relację tutaj, ale karty pokazują, że to będzie osoba od ciebie starsza. Tutaj. Tak, masz szansę wejść. Osoba, która jest samotna i jest od ciebie starsza. Tak. A zatem nie wśród rówieśników, tylko ktoś starszy od ciebie mi się tutaj pokazuje. No, zatem tak. I pytania od Marzeny. Horoskopy, mail wysłane, dobra. Okej. Sprawdź ten wyjazd dla mnie w korzyści, nie rozumiem. Jeszcze raz. Po rozmowie postanowiliśmy pojechać na kilka dni. Dobrze. Ten wyjazd w korzyści. Pokażcie ten wyjazd. Czy ten wyjazd będzie korzystny? Czy ten wyjazd będzie dla ciebie korzystny? Czy ten wyjazd będzie korzystny? Tak, to może być korzystne, ale on może w jakiś tam sposób się szybciej skończyć. Ale tak, jest pokazane, warto, że przez to się szybciej kończy, bo coś czegoś nie dopełnił, ktoś czegoś nie dopowiedział bądź nie zrozumiał. A na tej zasadzie, ale generalnie karty pokazują królową monet, ona mówi o wartości jak najbardziej, ale wartość tak jakby szybciej się kończy, warto gdzieś tam temu dać szansę. Tak. Ale również warto, żeby czynniki pracy w tym nie przeszkadzały. I teraz tak, horoskop od 1 do 6 września, dobra? Od 1 do 6 września. Od 1 do 6 września. Horoskop od 1 do 6 września. Horoskop od 1 do 6 września. Od 1. I teraz tak, jeżeli chodzi o kwestie tutaj, karty pokazują, że będą jakieś rozmowy na temat związanych z rodziną, sprawami rodzinnymi, bądź sprawami domowymi, przydomowymi. Mogą być jakieś wydatki albo na rodzinę, albo wydatki na dom. Karty też pokazują jakieś spięcie z osobą z otoczenia, bo ktoś mylnie coś zinterpretuje. Król buław z trójką kielichów to jest takie jakby... nie przerysowanie, bo to by było w siódemce kielichów, ale trójka kielichów przy tym, tak jakby ktoś coś pochopnie zrozumiał, a może w ten sposób, ale również gdybyś miała w tym czasie, bo to jest weekend czas, weekend, mężczyzna byłby, nazwijmy to, po alkoholu, to nie wdawać się z nim w dyskusję, bo może być spięcie. Na tej zasadzie, zatem czy na jakiejś imprezie, na jakiejś okoliczności może być ze znanym mężczyzną spięcie. Również karty pokazują tutaj, żebyś zwrócił uwagę na układ limfatyczny, bo on w jakiś tam sposób nie funkcjonuje tak, jak być powinien. Mam nadzieję, że to wszystko jasne. Ściskam Cię, kochanie. I e-mail Sandra. I teraz tak, e-mail. No, o której wysłałaś? O której wysłałaś e-mail? Nie mam e-maila, ale tu jest coś z 28. Ale to nie to. Nie wiem, a kiedy wysłałaś e-mail, bo nie mam tutaj.
No, e-mail jest tylko i tu tak jakby miały być dwa pytania, a aha, to jest po 11, to dlatego może jeszcze nie dosłane. Okej, czyli na tipie to wszyscy. Idziemy na magiczne wrota i myślałam, że mi aparat stoi, ale dobra. I teraz tak, jeżeli chodzi o kwestie magicznych wrót, mam pytanie od Barbary. Czy to już koniec związku, czy można go jeszcze uratować? Czy to koniec związku, czy można go jeszcze uratować? Pokażcie karty. Czy to koniec związku, czy można jeszcze uratować? Czy to już koniec związku, czy można jeszcze go uratować? To już koniec związku. Ktoś podsumowuje, już coś rozlicza. No tutaj. Nie jest to koniec związku. Można go uratować, ale trzeba zacząć realizować go na innych fundamentach, bo to, co nieuniknione, zburzone fundamenty i możliwość realizowania, ale zupełnie na innych zasadach. Jeżeli jesteście na nie gotowi, to tak, jeśli nie, w jakiś tam sposób tutaj możecie nie chcieć podejmować próby ratowania tego. Karty też pokazują tutaj, że jedna z osób warto, żeby zwróciła uwagę na to, iż mi się pokazuje niedojrzałość emocjonalna, która może rzutować na kwestię całości. Ta karta bardzo często też mówi tutaj o mężczyźnie, który w jakiś tam sposób poprzez niskie poczucie własnej jakiejś tam wartości mylnie interpretuje pewne zagadnienia czy też słowa, zatem na to też trzeba zwrócić uwagę. Jest szansa, ale na innych zasadach, na innych fundamentach. Czy wy będziecie chcieli na tych właśnie nowych zasadach funkcjonować, to wszystko zależy od was. Pozdrawiam serdecznie. No dobrze, idziemy dalej. Jest tutaj kolejne pytanko. To nie jest na YouTube. Kolejne pytanko. Czy między nami będzie miłość? Jurek. Czy między wami, pan Jurek, czy będzie między wami miłość? Czy między wami będzie miłość? Czy między wami będzie miłość? Pokażcie karty. Czy między wami będzie miłość? 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 No, miłość jest w przeszkodzie póki co. Na tutaj karty pokazują, że żadna ze stron nie może w jakiś tam sposób podążać w tak zwanym kłamstwie bądź w niepełnej jakby historii tutaj. Miłość. Nie nazwałabym tego. Coś w ukryciu, mi się pokazujecie jakby w ukryciu, że coś miałoby się nie realizować, tak jakby to miało być, nazwijmy to, na forum publicznym, tak? Taka jest tutaj historia, czy też wskazówka, tak? Także tak, jeżeli chodzi o kwestię tego, to tu karty pokazują, że gdzieś tam jakaś relacja może być między wami, owszem, ale ona będzie w ukryciu, że ona nie będzie odtajona. A zatem tak to wygląda. Zatem tak. Czyli będziecie funkcjonować, ale w ukryciu. No, dosłownie tak. Pozdrawiam. Kolejne pytanko. Jak rozwinie się relacja twoja tu jest z mężczyzną. Jak się rozwinie ta relacja? Jak się rozwinie ta relacja? Magdalena i jak się rozwinie ta relacja? Jak się rozwinie ta relacja? Jak się rozwinie wasza relacja? Jak się rozwinie wasza relacja, jego osoba. I teraz tak, jeżeli chodzi o kwestię jego osoby, karty pokazują tutaj, że na razie tak jak jest, jest mu dobrze. W emocjach możesz słuchać innych. Bardzo trudno się wróży na taką osobę, bo jeżeli ktoś myśli,
czuje bądź robi coś przez pryzmat giermka mieczy, bardzo często ta karta mówi o tym, że dzisiaj ta osoba może chcieć tego, ale jeżeli ktoś jej podpowie inny scenariusz, to to, co myślał wcześniej, jest nieaktualne. Warto, żeby ta osoba szła w historiach emocjonalnych, a przez pryzmat tego, co czuje, a nie to, co inni powiedzą, by określał się, czego potrzebuje, czego pragnie, bo on błądzi też po omacku. Karty też pokazują tutaj, że wy w jakiś ten sposób możecie mieć kłopot w patrzeniu w tą samą stronę, finalnie, tak? To, co przeszkadza, sprawy z przeszłości bądź sprawy z dziećmi związane tutaj, otoczenie bądź w otoczeniu, w jakim wy się obracacie, bądź otoczeniu, w jakim mieszkacie i jeżeli na przykład was dzieli odległość, to w którą stronę to ma zmierzać. Być może zbyt blisko i co inni powiedzą na tej zasadzie, też tak może być. W każdym razie sprawy z przeszłości bądź dzieci w jakiś ten sposób mogą mieć jakby świadomy, mniej świadomy wpływ na to, a tutaj co dalej z tą relacją. Karta gwiazdy mówi o tym, żeby zwrócić uwagę na to, w jakim otoczeniu funkcjonujecie, żeby ludzie zbyt mocno też nie wpływali na tą ewentualną decyzję, co dalej. Karty pokazują tutaj, że trzeba troszkę zmienić perspektywę patrzenia. Karta wisielca bardzo często mówi o tak zwanym zamianie ról. Jeżeli czegoś druga strona nie umie zrozumieć, to trzeba się rolą zamienić. Słuchaj, ja to zrozumiałam tak czy dobrze, a jakbyś ty zrozumiał, gdybym ja ci to tak powiedziała i odwrotnie, tak? Karty pokazują tutaj, że trzeba wykazywać się dojrzałością, nic na siłę w całej tej historii. I karty też pokazują tutaj, że jedna z was musi podjąć tak zwaną, w cudzysłowie, męską decyzję, rozliczyć się z czymś, bądź z kimś, kto w jakiś tam sposób nie powinien funkcjonować obok drugiej osoby, być może się wtrącać, być może coś niezrozliczone jeszcze z przeszłości, by móc funkcjonować dalej. Jeżeli to się nie porozlicza, to karty pokazują tutaj, że jedno z was może uznać, że nie spełni oczekiwań drugiego i przy pani pojawi się ktoś inny. Pozdrawiam. Ale jest tu szansa. Okej. I teraz tu. Jaką jest osobą, i tu jest imię męskie, czy można mu zaufać? Jest to osoba, która w jakiś ten sposób może lubić być chwalona, a wszelkie jego zasługi gloryfikować, a gdzieś tam negatywy dobrze by było w jakiś ten sposób mu przekazać w cztery oczy przede wszystkim, a po drugie jako rada, a nie jako konstruktywna krytyka, bo w jakiś ten sposób może tego nie dźwignąć. Ważne, żeby pokochał siebie. Ma w dacie urodzenia karmę ciała i miłości jednocześnie, zatem warto, żeby pokochał siebie, akceptował siebie, ale również i może mieć trudności w emocjach jako on, na przykład z wyrażaniem, bądź umiejętność radzenia sobie w związkach jako takich. Ale zobaczymy, czy można mu zaufać. Jaką jest osobą, czy można mu zaufać. Pokażcie karty, jaką jest osobą i czy można mu zaufać. Jest to osoba, która w jakiś sposób będzie dawała siebie jakąś cząstkę, ale nie wszystko, bo nie jest w stanie, nie potrafi. Jego osoba, jego serce idzie w twoim kierunku, jesteś dla niego bardzo wartościową osobą. Nie mam próby oszukiwania, czy w jakiś ten sposób naciągnięcia ciebie, ale w jakiś ten sposób liczy na jakieś drobne korzyści ze swojej strony. Taka jest tutaj też podpowiedź. Ale ja mam wrażenie, że jeżeli chodzi o twoją osobę, karty z jakiegoś powodu pokazują, że ty się albo już, albo za chwilę zamkniesz na jego osobę. W każdym razie tak to wygląda. Pozdrawiam cię. Kolejne pytanko. Który rokuje na męża? Poznani przez internet. To pytanie, mam wrażenie, jest trochę za wcześnie. Jeżeli kogoś się poznało, to już gdzieś tam na męża. Poznajcie się i wtedy w jakiś sposób będziecie mogli funkcjonować tutaj. Bardzo często też taką energią odstraszamy potencjalnych kandydatów na związek, bo może się okazać, że świetny to będzie kompan na życie, a niekoniecznie mężem.
czyli nie będzie chciał zmieniać statusu mąż. Jeżeli pytamy, który rokuje na męża, na przykład ma awersję do instytucji męża, to choć będzie to fantastyczny człowiek, karty pokażą, że to nie tędy droga, zatem też na to trzeba zwrócić uwagę. Za dużo pytań jak na jednego SMS-a, ale zobaczymy tutaj pan 1 czy pan 2. Pan 1 czy pan 2. Która osoba? Pan numer 1, jak tu jest tutaj pokazany. I pan drugi, jak jest tutaj pokazany. I teraz tak, jeżeli chodzi o kwestię tego, w zależności jakiego mężczyzny pani oczekuje. Pan pierwszy pokazuje się w takim zauroczeniu, jeżeli chodzi o pani osobę, i on może chcieć pokazywać się takim, jakim pani by chciała mężczyzny, czy też jakim go chciała widzieć, tak? Na tej zasadzie. Zatem on by w stanie byłby pani pokazywać to, czego pani potrzebuje. Ale czy chce pani udawania, to już od pani zależy. Jeżeli chodzi o drugą osobę, ten drugi człowiek się oddali i gdzieś tam w jakiś sposób może ta historia się tutaj raczej nie rozwijać. Ten drugi człowiek mi się troszkę z Piotrusiem Panem tutaj pokazuje, a ten pierwszy tutaj może w jakiś tam sposób próbować coś również w sobie zmieniać dla pani. Zatem tutaj kwestia, jeżeli chodzi z tych dwóch mężczyzn, to ten pierwszy, ale on mi w udawanie idzie. Jeżeli gdzieś tam to pani pasuje, to proszę bardzo, jeśli nie, no to w jakiś tam sposób trzeba to gdzieś tam inaczej do tego podejść. Ten drugi pan mi w ogóle gdzieś tam umyka. Tak to wygląda. Na kolejne jakby pytanie nie mogę odpowiedzieć, bo to jest jedno pytanie, jeden SMS, a ktoś inny kiedy, to już jakby już jest inna para koleżów z tych pytań, zatem nie mogę odpowiedzieć. Kolejne pytanko. Co jest dla mnie lepsze i dlaczego? Praca, szukam w PL, uczucia. Jeszcze raz. Co jest dla mnie lepsze i dlaczego? Zostać przez ten rok w Polsce, czy wyjechać na studia za granicę? Jaka opcja będzie wyglądała? Pokażcie karty. Zostać przez rok w Polsce. Jak może wyglądać u ciebie, jakbyś została? A jak wyjechać na studia za granicę? Jaka jest tutaj opcja? I teraz tak, jeżeli chodzi o kwestię tego pozostania w Polsce, jak to może wyglądać? Karty pokazują tutaj, że w jakiś tam sposób, dając szansę jakby tej historii, karty pokazują tutaj tak, jakby twoja osoba czuła, że coś przegapiła i ciągle będzie jakby w takim na zasadzie, a co by było gdyby? To jest takie raczej gdybanie i żałowanie, że ja czegoś tam nie zrobiłam, tak, na tej zasadzie. Karty też pokazują tutaj, że to, co warto zrobić, karta jakby pomocnicza, to, co pomoże w całej tej sytuacji, warto zainwestować w to pytanie tutaj, choć możesz poczuć się, że coś przegapiłaś, bo jesteś w takim odludku, jesteś w takim momencie, w którym jesteś, czujesz się samotna i później jakby to, co nieuniknione, no jednak mogłam sprawdzić, jednak mogłam to zrobić na tej zasadzie, zatem zostając w ten rok w Polsce, karty pokazują, że będziesz czuła niedosyt. Jeżeli chodzi o kwestię wyjechać na studia za granicę, karty pokazują tutaj, że w jakiś tam sposób, aby móc wyjechać na te studia za granicę, trzeba jeszcze coś zrobić, bo tak jakby karty pokazują tutaj, że nie do końca tędy droga. Karty też pokazują tutaj, że w historiach emocjonalnych ten wybór może spowodować jakieś
niekorzystne historie. I teraz tak, w zależności co dla Ciebie jest ważniejsze, tutaj zostając jesteś tak zwanym niedosycie. Nie mam niekorzyści jako takich, tylko to jak Ty się czujesz, co Ty widzisz i jaką energią tutaj emanujesz, czyli mogłam to zrobić, bo w jakiś ten sposób czuję niedosyt. Tutaj, jeżeli zdecydujesz, karta gwiazdy mówi o korzyści z tego wyboru, jeżeli chodzi być może o kwestie właśnie zawodowo, finansowo, ale nie korzyści emocjonalne. Zatem, co jest dla Ciebie ważne? O, może tak. Pozdrawiam Cię serdecznie. Okej. Okay. Kolejne pytanko. Horoskop ogólny na 3 najbliższe miesiące. Aneta, dobra. Horoskop na najbliższe 3 miesiące dla Anety. Horoskop na najbliższe 3 miesiące dla Anety. Horoskop na najbliższe 3 miesiące dla Anety. Aneta. Horoskop na najbliższe 3 miesiące. Pokażcie karty. I teraz tak, wrzesień, październik i listopad. Jeżeli chodzi o wrzesień, zwróć uwagę na dobre samopoczucie, na oczy, uszy, zatoki, sprawy. Jeśli masz problemy z górnymi drogami oddechowymi bądź problem z anginą, to coś takiego się może rysować. Nie mówię, że będziesz miała anginę, bo by to było diagnoza, ale ta konfiguracja kart pokazała mi kilkukrotnie problemy właśnie z górnymi drogami oddechowymi, a osoby, które mają tendencję do właśnie nawracających angin, to może być również w tą stronę. Jeżeli chodzi o kwestię tego września, karty pokazują tutaj, że na pewne rzeczy będzie trzeba poczekać dłużej, warto też wykazać się cierpliwością, a wtedy wszystko też ruszy z kopyta. Trójka buław mówi o możliwych rozwojach, rozwojach również na tle tutaj zawodowym, naukowym. Jeżeli chodzi o kwestię tutaj października, karty pokazują, że z czegoś będziesz rezygnowała, bo z czegoś jesteś niezadowolona, jesteś rozczarowana i mam wrażenie, że tak jakby coś przed tobą zatajono i masz tego po prostu po kapelusz. Karty też pokazują, że ktoś obdaruje cię jakąś informacją, której nie chciałaś wiedzieć, czyli nie musiałam tego wiedzieć i co ja tą z wiedzą mam zrobić. Zatem w jakiś tam sposób coś takiego się może rysować. Zwróć uwagę również w tym czasie, czyli w październiku, na sprawy hormonalne i lub kobiece, tak? Jeżeli chodzi o kwestię tutaj listopada, karty pokazują to, że otoczenie może chcieć pokazywać się tak, jakbyś Ty potrzebowała, czyli w jakiś ten sposób chcą dobrze, a wychodzi jak zawsze. Również karty pokazują, że poprzez to zachowanie możesz poczuć dyskomfort i na zasadzie ja tak nie chcę. Również karty pokazują tutaj, że może pojawić się jakiś dyskomfort na tle pracy, czy też z pracą, ale finalnie będzie to dla Ciebie korzystne. Zatem być może jakieś zmiany warunków pracy, ale finalnie to będzie dla Ciebie coś pozytywnego. Tak to wygląda. Pozdrawiam Cię. Idąc dalej. Anonimowo. Czy ten mężczyzna utrzymuje tylko kontakt ze względu na interesowność? Mhm. Czy on utrzymuje z Tobą kontakt tylko ze względu na interesowność? Czy jego osoba utrzymuje z Tobą kontakt tylko ze względu na interesowność? Pokażcie karty. Czy jego osoba utrzymuje kontakt tylko ze względu na interesowność? Co jest za, co jest przeciw? Karta nie ze względu na interesowność. Karty pokazują, że gdzieś tam warto tutaj sobie obserwować i badać grunt. Karta to jest sprzeciwie, że w jakiś tam sposób nie tędy droga. Karty też pokazują tutaj w karcie rady, że tutaj warto w jakiś tam sposób przysiąść i być konsekwentnym w tej znajomości. Nie mam informacji, aby utrzymywał tylko i wyłącznie ze względu na kontakt, ze względu na korzyści. Karty też pokazują tutaj,
że te korzyści, które być może ty masz w głowie, nie są takimi. Bo siódemka monet mówi o tym, że on w jakiś ten sposób idzie krok po kroku, żeby coś w jakiś ten sposób finalnie mogło z tego się realizować. Ale w kartach korzyści by była tu inna, tak? Tu bądź cierpliwa. Karty pokazują, że to nie tędy droga, jeżeli chodzi o kwestie korzyści z jego osoby. Nawet korzyść tu jest też w przeszkodzie. Nie, takiej bezwzględnej, bezczelnej korzyści na ten moment nie widzę, aby on mógł chcieć realizować. Do tego nie widzę. Może w jakiś ten sposób próbować, czy też albo się z czymś spóźniać, albo w jakiś ten sposób nie realizować czegoś, czego na przykład ty potrzebujesz. Tutaj może w jakiś ten sposób również dziwne historie opowiadać, być może niewiarygodne, ale to jest z powodu tego, że on jakiś sobie swój świat wewnętrzny tworzy. Zatem nie ma pokazanych korzyści, bo on mi idzie ramię w ramię, zatem nie. Pozdrawiam cię. Dalej. Wysłałam maila pytania godzina 10:37. Czytałam tego maila. 10:37. Dobra, mam. Czy to dobry pomysł? Czy to dobry pomysł? Czy to dobry pomysł? Czy to dobry pomysł? Małgorzata pyta. Czy to dobry pomysł? Czy to dobry pomysł? Czy to dobry pomysł? Pokażcie kartę. Czy to dobry pomysł? Czy to dobry pomysł? Czy to dobry... Czy to dobry pomysł? Karty pokazały, żeby się coś więcej na ten temat dowiedzieć, bo nie masz wszystkich informacji. Także co pomoże? Rycerz monet mówi o tym, że w jakiś ten sposób możesz uznać, że to nie tu, nie teraz, nie tędy droga. Siódemka mieczy mówi o tym, że w jakiś ten sposób nie masz wszystkich informacji, że tak jakby coś zostało być może połowicznie ci przekazane i warto w jakiś ten sposób dopytać w całej tej historii, by finalnie było to gdzieś tam dobrym pomysłem. W tej formie, bez dodatkowych informacji, nie. Gdy dopytasz, będziesz w jakiś ten sposób tutaj uzupełnisz coś, bo nie masz pełnej wiedzy, tak? Karty pokazują, że w tej formie nie będzie to korzystne, ale to, co pomoże, czyli negatyw w pozytywie, bo rycerz monet mówi o tym, że to nie tędy droga, ale co pomoże, warto sprawdzić, co jest nie do powiedzenia, nie odpuszczać, bo siódemka buław mówi o tym, żebyśmy się nie poddawali, bo to może być całkiem korzystne, ale dopiero po uzupełnieniu tutaj. No i karty też pokazują, żeby nie zaciągać do tej opcji jakiejś osoby męskiej, czyli na przykład, nie wiem, dostajesz taką propozycję, taką informację, a bierzesz jakąś osobę męską, która ma gdzieś tam również w tym brać udział. To też nie tędy droga. Pozdrawiam cię. I kolejne pytanko. Mam nadzieję, że gdzieś tam zdążę. Tak, jeszcze dwa pytania mam. Pytanie w mailu. Justyna. Mam tu. Co możesz zrobić, aby nie przegapić tej okazji, jak ją spojrzysz? Pierwsze to już zakrawa odrążenie we wróżbie, które uzyskałaś. Zobaczymy, co karty będą chciały pokazać. Co możesz zrobić, by nie przegapić tej okazji? Co możesz zrobić, by nie przegapić tej okazji? Co możesz zrobić, by nie przegapić tej okazji? Co możesz zrobić,
aby nie przegapić. No ta okazja będzie tutaj. Nie odtrącać czegoś, co wydaje się gdzieś tam nie na Twoje możliwości, bądź w jakiś tam sposób coś, co... Nie odrzucać nowego. O, tak karty też pokazują. Karty pokazują też określać to, czego potrzebujesz tutaj. Być cierpliwą w całej tej sytuacji. Zatem tak, ta okazja będzie, jak najbardziej była z monet. To, co w jakiś tam sposób nie należy robić, nie odtrącać czegoś, co miałoby się wiązać z być może zupełną zmianą, być może całkiem nową branżą, żeby tego nie odrzucać, bądź nie odtrącać coś, co wydaje się być niekompletne, bądź w jakiś tam sposób, nazwijmy to, dziecinnie zauważone, tak? Zrobione w sensie. Karty też pokazują to, co pomoże czytać całość. Patrzeć na całość, bo karty też pokazują tutaj, że może coś w jakiś ten sposób umknąć, bo na przykład, nie wiem, jakieś gwiazdki nie doczytałam, tak? No i się bateria rozładowała, czyli nie zdążyłam. No dobrze, no to tu włączamy raz jeszcze. Mam wrażenie, że również w tym działaniu może wziąć udział jakaś kobieta. No także, albo będzie to praca z ramienia kobiety, bądź przy kontakcie z kobietą. Taka jest tu podpowiedź. Zatem tak, zadzieje się. Mam nadzieję, że Ci pomogłam. Pozdrawiam Cię. I tutaj mam dwa pytanka, ale od jednej osoby. No. Tak, równo 11. I mam tu maila. Czy podczas pobytu zobaczymy, nie wiem, czy będę w stanie Ci odpowiedzieć na to pytanie o to przebywanie, bo karty mają nam nieść wskazówki, a nie mówić tak, nie, ale zobaczymy. Osoba funkcjonowała w tych dniach. Co jest za? Co jest przeciw? Karta rada. Ja mam tu pokazane, że jakaś osoba może Ci to potwierdzić, bądź temu faktowi zaprzeczyć. Zatem tak, mam tu informację, bo karta rada, że ktoś w jakiś tam sposób może Ci ukierunkować, czy też wskazać informację na tak, czy też na nie. Według kart jest wysoce duże prawdopodobieństwo, że tak było, o co pytasz. Ale do uzupełnienia tej informacji warto zasięgnąć informacji, bo ktoś jest w stanie Ci to powiedzieć. Co mogę zrobić, aby nie miały takiego wpływu? Co możesz zrobić, aby nie miały wpływu? Okej. Co możesz zrobić, aby nie miały takiego wpływu? Co możesz zrobić, aby nie miały takiego wpływu? Karty pokazują tutaj, że warto, żebyś miała kogoś przy sobie mądrego. Ktoś, kto w jakiś ten sposób nie będzie jakby mówił wszystkiego. Mnie się kapłan kojarzy z osobą, to jest takim jakby mędrcem, tak? Który wypowie jakieś tam, nazwijmy to, przypowieść, czy też przysłowie, a Ty już będziesz wiedziała, co ta osoba chce Ci przekazać. Czyli nie mówi wprost, a mówi w jakiś ten sposób tutaj działaniami, tak? Sobie możesz pomóc. Karty pokazują, żebyś zostawiła, bo kartę Piątka Mieczy z ósemką kielichów mówi o tym, że nie będziesz umiała pozostawić tego za sobą, żebyś się nie kotwiczyła w tym, czyli gdzieś tam zostawiła, bo to już nie ma w jakiś tam sposób najmniejszego znaczenia w tym momencie. Karty pokazują tutaj, że warto, żebyś również poszukała sobie takiego miejsca, w którym będziesz albo mogła pomedytować, albo być samotni, wyalienować się i zostawić jakby tą energię zupełnie za sobą. I karty pokazują tutaj, że będziesz miała jakieś wsparcie od jakiejś starszej od Ciebie kobiety.
Zatem tak, jak najbardziej tak. Zatem co możesz zrobić? Karty pokazują jakiś doradca, jakaś osoba, która w jakiś ten sposób może Cię inspirować. Nie musisz mieć kontaktu bezpośredniego. Czasem jest tak, że kogoś, nie wiem, obserwujemy, nie wiem, jakieś cytaty mądrego człowieka czytamy, czy też w jakiś sposób natrafiamy na jakieś filmiki, czy też czytamy mądrą literaturę tutaj, która może nam wskazywać drogę, ale również może to być osoba, która na przykład powie Ci kilka słów, ale niekoniecznie personalizowane z tą sytuacją jako taką, ale gdzieś tam są te przypowieści takie, które później pokazują nam, że sytuacja wygląda o wiele prościej niż my ją w danym momencie widzimy. Zostawić to, co było niegodne jakby Twojej osoby. Poszukać sobie takiego miejsca, w którym będziesz mogła sobie pomedytować, ale również będziesz miała kontakt z jakąś kobietą, która Cię również tak jakby wyprowadzi na prostą i nie będzie to miało wpływu. Zatem rozmawiaj z ludźmi, bądź szukaj inspiracji i to Ci pomoże. Mam nadzieję, że Ci pomogłam i ja Ci dziękuję za zaufanie. Kochani, dzisiaj to wszyscy, zatem Wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Widzimy się, moi drodzy, jutro w Waszych pytaniach, moich odpowiedziach. Pamiętajcie o horoskopach, które są na wrzesień aż 3. Zatem numerologiczny, zodiakalny i na nowy cykl numerologiczny. Ściskam, całuję, pa, pa.